To jest rola matki w Witkacy. Oczywiście w skład tego, że tak powiem, kręgosłupa, który stanowi metafizyka dwugłowego cielęcia, weszły fragmenty różnych innych dzieł Witkacego, a więc na przykład z matki, a więc na przykład z sonaty Belzebuba. No po prostu rzeczy, które były potrzebne i służyły temu, to w to weszły. No to jest bardzo wielowymiarowe, nie jest psychologiczne, jest trochę schizofreniczne, jak to dwugłowe ciele, ale też rozgrywa się na bardzo wielu poziomach i jest takie nieobliczalne w sensie emocji, strumienia, refleksji, czy też jakiegoś strumienia świadomości, jak to u Witkacego. No to po prostu wszystko jest możliwe, to jest dosyć nieobliczalne. Lubię ten poziom abstrakcji. Oczywiście troszkę mnie przeraża zawsze zszargany system nerwowy, neurastenia i krawędź choroby psychicznej. To jest trudne, ale to jest ciekawe. 29 listopada odbyła się kalifornijska premiera spektaklu. Wierzy Pani w międzynarodowy sukces tej sztuki? No tam w Los Angeles widziałam, że ludzie byli tym poruszeni tak pozytywnie. To znaczy, ja kiedyś grałam jeszcze w Gracu w języku niemieckim sztukę Witkacego w Małym Dworku w reżyserii Billego Bernharda z Mikołajem Grabowskim. I wtedy zauważyliśmy na przykład, że recenzje były takie, że ktoś przed UNESCO tak pisał. Więc myślę, że oczywiście nie dla osób, które tłumaczyły Witkacego, bo one go znają świetnie i to jest bez względu na miejsce na świecie, ale że to też ma szansę jakby dotrzeć do ludzi w ogóle, że ktoś taki był. Ja mówię o omijających najściślejszych fachowców, prawda? To myślę, że tak, że było bardzo dużo pozytywnych głosów, odzewu i takiego zdziwienia, że taka literatura to była, bo właśnie to jest jakiś stempel, że na świecie był UNESCO, a gdzieś ten Witkacy nie miał takiej siły przebicia z racji, nie wiem, geopolityki, geografii.